Cześć, to ja znowu, twój sąsiad. Mam nadzieję, że mnie wpuścisz. Nie wziąłem żadnych dokumentów. Niestety, przypadkiem. Po prostu wracam z podróży służbowej i prostowaliśmy banany i zbieraliśmy czereśnie. To taka normalna, standardowa procedura. No wpuść mnie. Wpuścisz? No wpuść mnie, nie wygłupiaj się, bo chcę mi się srać. Zresztą nieważne, czy mnie wpuścisz, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia, bo i tak będę twoim YouTube'owym sąsiadem, który będzie wspólnie z tobą grał. A dzisiaj pojedynczy gracz w grze That's Not My Robloxian, ale wszedł tryb wieloosobowy, więc jeżeli ty, widzu, chciałbyś ze mną na przykład na moim Discordzie, na który cię serdecznie zapraszam, nagrać That's Not My Robloxian, no to wpadaj, wiesz o co chodzi, wpadaj na Discorda, wybiorę tam jedną osobę, z którą nagram. Jak tylko będzie 3000 polubień, od razu nagrywam odcinek wieloosobowy z jakąś osobą, z Discorda, z wieloma osobami, z jedną, wystarczy, z jedną, także masz szansę zagrać ze mną odcinek, taki jest motyw tego odcinka, wpuściłeś mnie do środka, fajnie, i zaczynamy, let's go, subskrybuj, łapeczkę zostaw, żeby nie przeminął z wiatrem żaden odcinek mój dla ciebie, jak na Podlasiu to powiedziałem, fatalnie. No i zaczynamy. Dzień dobry, witam, cześć. Od razu bym powiedział, do widzenia, dobranoc. Ale sprawdzę dokumenty. Sierżant Super, no przecież on ma wykrzywione ryło, no. Na którym piętrze on mieszka? Czy w ogóle jest możliwość sprawdzania tego apartamentu? Czysta ci. Wygląd, zawsze nosi kapelusz, rekina, uśmiechnięty, niebieska koszula. Wszystko się zgadza, wpuszcza. Żartuję. 1, 1, 8, 8, 1, 1, 8, 8. 1188. Cześć, skontaktowałeś się z Kat. Grupa agentów wysłana do twojego budynku. Proszę czekaj, aż rejestracja zostanie zakończona, zniszczenie klonu. Siema, panie kocie. Ten styl, za który pewnie masz już dożywocie. Możesz kontynuować swoją pracę, dziękuję bardzo. No i zapraszam kolejną osobę tutaj. Nie wpuszczaj go. Cześć! O, ty, gdzie byś taki smutny, panie Milkmanie? Ty, on jest w ogóle na liście? Jest. Franciszek! Ja się zsiuram. Franciszek Mleczarz się nazywa. Panie Franciszku Mleczarz. No to jest on, kuźwa. No nie ma co gadać. No nie ma co gadać. Podkrążone gałe bimbały, jest czapka, jest mucha. To jest on. Na którym piętrze on mieszka? 102. Czy to się zgadza? Czy to jest Franciszek Milkman? A, Franciszek Milkman. Chwileczkę. A tu się nazywa Franciszek Mleczarz. A co ma w dokumentach? Franciszek Mleczarz. Pochodzę z mojej pracy jako mleczarz. Ej, coś mi tu nie gra. Czemu tu się nazywa Franciszek Mleczarz? Wygląda tak samo, a już tutaj nazywa się Franciszek Milkman. No i cholipka wie, czy go wpuścić. Moim zdaniem to jest skam, nie? Chociaż zdjęcie tu by się zgadzało. Dobra, czy ryzykujemy? No przecież to są jego brwi, jego gałki, bimbałki, jego nos i... Dobra, wpuszczę cię, ale to było jakby totalny spontan, totalne ryzyko. Siema, Heniu! Siema, co... O, przepraszam, nie ma twojego... tego. A, przepraszam, zapomniałem podać ci mój identyfikator. No i pochwal się, jak wyglądasz. To jest on, Adam Duży się nazywa. Jest na liście, ma pieprzyk, ma uśmiech. Big Games. EA Games! Sorry. EA Games. Challenge every day. Tak, coś takiego było. A jeszcze było EA Sports. Cyny Game. I tam jest It's in the Game, a nie Cyny Game, ale nieważne. Zawsze mówiłem Cyny Game. I... No i Adam Duży. Jest Preston Duży, jeszcze jego brat. Ma brata Prestona. Kuźwa. Dobra, Adam. No widzę tutaj, że nie muszę niczego sprawdzać, bo jesteś po prostu legitnym typem. Robimy rangę. Typa wykrzywiło i normalnie bym go ocenił już, że jakiś jest... troszeczkę wykręcony, prawda, w kowbojce. Nie dałeś mi nic, nic mi nie dałeś, mordo. Co jest nie tak z moim wyglądem? Wyglądam tak samo jak zawsze. A, przepraszam, zapomniałem podać ci mój identyfikator. Ale nie ma jeszcze twojej tego, prośby. O, też ją podał. No dobrze, czy on jest w ogóle dzisiaj na liście? Na liście się nie znajduje, ale Albert Flamingowy. Experience date to jest taki ten, że 6, w czerwcu 2015 roku. Co ty gadasz? A mamy 12. A, to by się zgadzało. Cisza. Nagrywam. Komuś odpisałem. Nie chcę nikogo zapraszać. Paliona! Zaproś Paliona do gry. Dobra, data się zgadza, wygląd się zgadza, mieszkanie 103. Na pierwszym piętrze mieszkanie 103. No i to jest on, Albert Flamingo. Oczy się zgadzają, czy ten kapelusz... A! Inny ma kapelusz! On ma inny kapelutek, ty normalnie zostajesz złapany. Tu ma końcówkę jak kredka, a tu ma taki kowbojski. No nie, zdecydowanie to jest Io.
1188. Telefon, pomiń wybieranie. Można, dziękuję bardzo. Można przyspieszyć. Deratyzacja przez... To nawet nieźle brzmi. Deratyzacja zrobiona przez kota. Oczywiście, że tak. To jest... Bo ja zawsze deratyzację mówiłem that's not my neighbor. To jest tak, jakby ktoś tę grę stworzył po prostu pode mnie. Niesamowite. Dobra, dalej. Tu mamy I love koty. Okej, okay, cześć. Czy jesteś na dzisiejszej liście? Jest. Denis codzienny. Czyli daily Denis po prostu. Dobra, wygląda tak samo jak powinien. Na którym piętrze mieszkasz? Na pierwszym, w mieszkaniu 103. Denis codzienny, jest kot w krawacie I love cats, brązowe włosy, ale ten kot taki trochę powinien stać z boku, wiecie o co chodzi, nie? No patrzcie, no to jest inny kot! Ten stoi bokiem, a ten mu stoi przodem. O nie, to od razu 1188, pomiń wybieranie. Kontynuuj swoją pracę, dobra, bo tam normalnie są rozmowy na czasie. O, cześć Milkman. Czy on powinien zawsze nosić czapkę? Wydaje mi się, że tak, od razu go sprawdzamy, bo on mieszkał gdzieś tutaj. Zawsze z czapką, zawsze nosi kapelusz. No przecież co ja się dzisiaj nadzwonię na 1188, to jest moje. Pomiń wybieranie, pomińmy. Dziękuję bardzo, zderatyzowany. Jest dobrze, ekstrakcja kluczem, to się nazywa ekstrakcja swoją drogą. Nie ma nic wspólnego z ekstrakcją. Możesz kończyć swoją robotę. Dobra, dawaj następnego, nie mam czasu. Jeszcze powinien przyjść Mistrz Mike. Siema. Zły przerwa, 201. O, tu na zdjęciu nie ma pieprzyków. Tu ma pieprzyki. Tu nie ma pieprzyków, a tu ma pieprzyki. No kuźwa mnie zaraz 1188. Oni mnie wywalą z roboty, same dupsztylgangusy przychodzą. Bez kitu, same dupsztylgangi. Ekstradycja klonów zakończona. Czy ktoś jeszcze dzisiaj przyjdzie tutaj do mnie? Siema, o to jest jego brat? O kurde, Preston duży. Ty, to by się zgadzało. Tylko, ej, Prestona dużego to nie ma na liście. Jestem mieszkańcem tego budynku, pochodzę z pracy jako sprzedawca samochodów. 304. Czy on jest sprzedawcą samochodów? Preston duży. Mol na lewym policzku. Zawsze nosi bandanę. Dealer samochodowy. No i kurczaki pieczone, konie wędzone. To się zgadza! Muszę go wpuścić. Nie miał wykręconego ryja Radio Maryja, wiesz o co chodzi? O, i jest Mike. Jest Michael. W sensie Mini Mike przyszedł do nas. Nie Mini Mike, tylko Mistrz Mike. Przepraszam, to takie nieświadome zupełnie. Dobra, jest uśmiech. Mamy czapkę. Tego szkoda, że nie można go obrócać. Obracać na lewo, na prawo, żeby potwierdzić, czy to na pewno on. Mieszkaniec 303. Zdjęcie się zgadza. Okej. Okay. Data wygaśnięcia... 1993. To jest podrabiany Michael. To jest... Kurde, wcześniej... 1188. Wcześniej nie zwracałem uwagi na paszport i wychodzi na to, że jestem kompletnym kretynem, bo prawdopodobnie mogłem wpuścić wielu podrabiańców. Teraz przyjdzie Mike, prawda? Kim ty kuźwa jesteś? Marzanna była topiona miesiąc temu. Hej, właścicielka jakaś? Bekon. Czemu ma takie coś na głowie? Czy ona powinna to mieć na głowie swoją drogą? 204. Jestem mieszkańcem tego budynku, pochodzę z pracy jako szef kuchni. 204. Co o tobie mi powiedzą tutaj? Szef kuchni. Włosy z baconu. Z baconu? Nieważne. Śmiechnięta. Niebieska kurtka, biała koszula. No ale to na łbie, co? Nie może mieć czegoś takiego, czy może w końcu? Dobra! 1988! I tego, deratyzacja. Miejmy nadzieję, że żaden sąsiad nie zginął. No bo to nie jest tak, że ja mogę przewidzieć wszystko w tej gierce. Nie ma takiej możliwości. Będzie Michael jeszcze do niej przed? Cześć. Kim ty kuźwa jesteś? Jan Bekon. Skoro mamy september, to już masz... jeszcze aktualny paszport. To bardzo niedługo. Co? Jestem mieszkańcem tego budynku, pochodzę z pracy jako rzeźnik. Jan Bekon, a to by się zgadzało. 204, no i sprawdźmy. Jan Bong. Włosy z bekonu, rzeźnik, uśmiechnięty, czarna kurtka, niebieska koszula. Ona jest Janę Bacona, a on jest Jan Bong. A tu się nazywa Jan Bekon. No przecież kogo ty chcesz oszukać? 1188. Same dupsztylgangusy się nam dzisiaj trafiają. To jest niesamowite. To jest najlepszy odcinek, jaki miałem. Same dupsztylgangi. Dobra, dawaj mi jeszcze tego. Jednego typa, który powinien być. No, jest i on. Cześć, pokaż mi datę ważności. 7-17, to się zgadza. Mistrz Mike. Mieszkanie 303. No i teraz nie mam żadnych zastrzeżeń. Uśmiechnięty, czarne włosy, zielona koszula. Chłodziarka zbożowa? Zawsze nosi kapelusz. O co chodzi z chłodziarką zbożową? Nawet nie jest podane to. Nie ma tutaj informacji, że jest chłodziarką zbożową. No ale cię wpuszczę, bo masz dobry paszport. No i czy będzie tu psztylgangus jakiś, który nas... No, który pytam?
Który pyta? To jest niemożliwe. Przyłapane klony, zabici Robloxianie, dozwolone klony w ranga B, jak bardzo fatalnie. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć szczegóły. ID wygasło Prestonowi. No dobra, jakbym tam sąsiadów sprzątnął, to jeszcze wiesz, o co chodzi. Jeszcze, no to jest za trudne to było. Dobra, siema mordo, on ma odwrócone ryło, nie? Także na pewno go nie wpuszczę, ich powinno być tutaj 6. Ciebie nie ma na liście, ale swoją drogą 202. Masz odwrócone ryło. I tutaj też rzemiosło Krieg. Dobra, normalnie 1188. To będzie, można powiedzieć, speedrun, ale chcę wreszcie zrobić rangę S, bo to jest niemożliwe, że mi się to po prostu nie udaje. To jest jakby mega łatwe i powinno się dać. Dobra, teraz cię sprawdzam. Ej, od razu, nie ma twojego tego prośby, okej. Okay. Czy on jest w ogóle na liście? Jest Adam Duży. Ten ma pieprzyk z prawej, jeżeli on się nazywa Adam, a to jest Preston Duży, jego brat. Data wygaśnięcia 2024. To się zgadza. No i co? A można do nich tego zadzwonić? Telefon do apartamentu. 0304. 04. Może odbierze któryś z nich i zobaczymy, co powie. Czy odbierze Adam albo Preston? Albo jak nikt nie odbierze, to może być on. Nikt nie odebrał. No kurczaki pieczone, muszę cię wpuścić, nie będę sprawdzał nic innego, bo byłeś legitnym typem, Prestonem. Siemanko, a co to masz za mole tutaj, co to za pieprzyk, czy ty w ogóle jesteś na liście? Nie ma cię na liście, ty, 204, Jane Właść, Bacon. Dobra, Jane Właść, Bacon, pieprzyk, tutaj nie ma pieprzyka, tu ma pieprzyk, które mieszkanie jeszcze mi tylko powiedz, 204. I na tym zdjęciu też nie ma pieprzyka, także 1188. Utylizacja Dubsztylgangusa. No nie, ja się nie dam, ja się nie dam. Na pewno robimy rangę S, nie? O, jest jego brat, Adam. Cześć. No i teraz tak, jest Adam Duży. Dom 300 tego. Data wygaśnięcia zgadzałaby się. Na zdjęciu się zgadza, tu też się zgadza. Brakuje mi prośby o dostanie się do środka. Też ma po lewej ten. Jestem mieszkańcem tego budynku, pochodzę z pracy jako dealer ciężarówek. O, czy on jest dealerem ciężarówek? Jest, faktycznie. 0304, żeby nie popełnić błędu. 0304, dzwońmy i niech odbierze Preston i powie, mojego brata jeszcze nie ma, czekam na niego. Ty, przynajmniej tak powinno się wydarzyć. Hello, Preston Duży mówi. Adam Wielkiego nie ma w domu. Czy wracają? Nieważne, po prostu chodź dalej, jesteś właściwym Adamem. O, tego jeszcze nie miałem nigdy, swoją drogą, i on tu jest. Nikilis klatka! Co tu się dzieje? Nikilis klatka. Data wygaśnięcia to by się zgadzało w styczniu. Nikilis klatka, jest uśmiechnięty, jestem mieszkańcem tego budynku, mieszkam na pierwszym piętrze, mieszkanie 104. Czy to się zgadza? Nikilis klatka, uśmiechnięty wygląd. Zawsze nosi kapelusz, nosi okulary przeciwsłoneczne, czerwona koszula, uśmiechnięty, zielone rogi. Co są, kuźwa, zielone rogi? Teraz nie wiem, czego wpuścić, cholera, to one są żółte, są pognite. Kuźwa, zgniły mu rogi. I teraz pytanie, czy ja mam go wpuścić? Piszcie w komentarzach, normalnie go wpuszczam. Trudno, chyba że następny mi przyjdzie i będzie miał zielone rogi. O, siemano. Jak to było z nim? Czekajcie, data wygaśnięcia 15, to się zgadza. Mieszkanie 103. Ale to nie jest jego kapelutek, sorry mordo, ale 1188, to tu tak spolszyłem niemiecki, po prostu zrobiłem skrót myślowy. Siema mordo, ale tu mamy tutaj luzaczka totalnego, jest na liście, jest, Dawid Budowniczy, wszystko spierniczy, prawda? Dobra, data wygaśnięcia 14, to by się zgadzało, zdjęcie się zgadza, jestem mieszkańcem tego budynku, pochodzę z pracy jako stolarz, mieszkanie 302. Czy on jest stolarzem? Jest, zawsze nosi hełm, uśmiech, czerwona koszula, szara kurtka. No i to by się zgadzało. Czy na zdjęciach też tutaj się zgadza? Dawid Budowniczy, Dawid Budowniczy i tutaj też Dawid Budowniczy. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Zapraszam pana do pana budynku mieszkalnego, niesocjalnego. Lecimy dalej. Siemanko, panie rekinie. Czy on jest w ogóle na liście? Jest sierżant super. To się zgadza. Data wygaśnięcia 26. O kuźwa, to on ma długą datę. Długa data przydatności. Jestem mieszkańcem tego budynku, mieszkam na piętrze. Trzecie mieszkanie ten. Sierżant super tu jest sierżant super. 303, tak, sierżant super. Wygląd. Zawsze nosi kapelusz, rekina, uśmiechnięty, niebieska koszula. Zapraszam do domu. Nie mam żadnego zastrzeżenia. Data wygaśnięcia dowodu też się zgadza. Siema, witaj, Dubsztylgangusie. Chociaż oceniłem go chyba prywatnie. Eliasz Rysunek. O kurde. Dobra, data wygaśnięcia 15, to się zgadza. Eliasz Rysunek. Na zdjęciu też się wszystko zgadza. Jest uśmiech, jestem mieszkańcem tego budynku. Wracam z pracy jako ochroniarz. 203. No jeżeli to się zgadza, wygląd jest strażnik życia. Okej, okay. Blond włosy, uśmiechnięty, nosi okulary przeciwsłoneczne, pomarańczowa koszula. No i wszystko w temacie, zapraszam do domu. Czy on był blondynem? To jest bardzo ważne. Czy ja to sprawdziłem? Siema mordo, ale czekaj, bo jeszcze Eliasza. Blond włosy, dokładnie. Dobra, to się zgadza. World Bridge, pan straszny. Czy jest na liście? Nie ma go na liście, ale
101, 101, zdjęcie się zgadza, 101, no i to jest on, uśmiechnięty, czarne włosy, nosi kapelusz, zawsze nosi koronę, czarna koszula. To jest on. To jest on! Chociaż czekaj. Coś mi tu nie gra w jego koronie. Bo ona powinna mieć tylko trzy takie te. Wiecie, o co chodzi, a ta ma aż 5. O, czy to nie jest jakiś kurde skam? Dobra, trudno, 100, 1 uchty, 80 uchcy. Ach, dzwonimy, niech przychodzą deratyzować normalnie typa. Zaryzykowałem, niech będzie, najwyżej zaciukałem Robloxianina. No trudno, próbowałem, witam pana. O, ten kod znowu stoi prosto, nie? Zobaczcie, tu na zdjęciu jest bokiem. To mi się strasznie nie podoba. Denis codzienny. Data wygaśnięcia się zgadza. Pochodzę z zawodu weterynarz. 103. Jest weterynarzem? Jest. Brązowe włosy, zawsze nosi kota, niebieska koszula, wyciągnięty język, kocha koty. No i teraz. Wcześniej sprzątnąłem jakiegoś Robloxianina. Teraz nie będę ryzykował, mimo tego, że ten kot no, nie wygląda jak na zdjęciu. Na zdjęciu jest po prostu przechylony gdzieś w prawo. Może była jakaś aktualizacja. Wpuśćmy go do domu i trudno, bo już wydaje mi się, że w poprzednim ranie popełniłem błąd. O. Ty co tam, jest uśmiechnięty tego, mieszkanie 104, a uśmiech się nie zgadza, zobaczcie, taki powinien mieć, a tutaj, a 1188 od razu. Lecimy z kolejnym dupsztylgangusem, mam nadzieję, że będzie dużo dupsztylgangusów, których łatwo można wykluczać, bo najgorzej jest z akceptowaniem prawdziwych mieszkańców. O! Zrobiłem rangę, przyłapane klony, nie zabiłem Robloxianina, dozwolone klony 0, ranga S! Dziękuję bardzo, można było to zrobić, jeżeli chcesz więcej. Gierki o nazwie That's Not My Robloxian, czyli takiej, można powiedzieć, robloxowej kontynuacji That's Not My Neighbor, no to wiesz co robić. Zostaw oczywiście łapeczkę w górę, subskrybuj kanał, bądź na bieżąco i pamiętaj, napisz komentarz w ogóle pod spodem, dlaczego to ty powinieneś zagrać ze mną, wpadaj na Discorda i jak najszybciej 3000 polubień, to nagrywam z kimś z was odcinek z That's Not My Robloxian. Wpadaj na Discord, tam normalnie pisz do mnie, czy do Nowaka, czy do kogokolwiek chcesz, tam ci odpiszę i trzymaj się, mistrzowski łokieć. Nara i wpuść mnie do domu. Jo cię proszę. Puh.